Cześć moi drodzy, słuchajcie, wracam właśnie do domu i taka refleksja, mówię, nagram nawet jak będę jechał, bo lubię ostatnio przekazywać jakieś tam swoje przemyślenia. Słuchajcie, no 6 lat temu zacząłem przyjmować, w sumie to już 7 rok, ludzi ustawiać głównie na diecie ketogenicznej, dlatego że badania na to wskazują i badania pacjentów, że od tego trzeba zacząć. Na początku nawet nie mówiłem o tym, jaka będzie dieta, chciałem przejrzeć badania, nie tłumaczyłem za bardzo. Skuteczność tej diety jest wysoka, jak się ją dobrze robi, jeżeli chodzi o redukcję wagi i przede wszystkim o poprawianie kondycji, zdrowia, wszystkiego. Pod warunkiem, że tą dietę robi się dobrze. I teraz rezultaty moich podopiecznych powodowały, że sporo ludzi dzwoniło, pytało się, co to takiego za dieta. I ja nie za bardzo chciałem mówić o tym, że to jest dieta ketogenna. Mówiłem, że raczej to jest taka dieta niskowęglowodanowa, gdyż na temat tej diety ketogenicznej dosyć dużo błędnych informacji było w internecie i dosyć była mocno kontrowersyjna i tą kontrowersję też zacząłem tutaj z moim przyjacielem Jurkiem podważać choćby badaniami pacjentów, bo jak ktoś robi badania przed, po 6 miesiącach, po 3, po 9 i się dużo poprawia, to raczej z tymi tematami nikt nie dyskutuje. Ale do czego zmierzam? Generalnie ta dieta ketogeniczna mogła być zastosowana i zrozumiana wtedy, gdy takiemu pacjentowi podczas wizyty mocno można było poświęcić uwagę i czas, żeby nauczyć go tak naprawdę mechanizmu, który powoduje otyłość, skąd bierze się otyłość, że to nie zależy od ilości zjedzonych kalorii, tylko od jakości pożywienia, od tego, co jest na talerzu, od tego, jak to wpływa na hormony i które hormony decydują o tym, czy ta tkanka tłuszczowa się magazynuje, czy spala. No i teraz, jak ktoś poznał zasadę, to metoda już była dla niego bardziej zrozumiała i ta metoda trafiała, gdyż była dopasowana do właśnie problemu hormonalnego. I tak to się działo latami, aż do momentu, kiedy wykwitł i zaczął nam rosnąć bardzo mocno cały świat ketogeniczny, czyli nagle powstało kupę zamienników cukru, kupę zamienników słodyczy, ketobatoników, deserków. No i tak naprawdę zaczęło się robić koło tego mnóstwo forów w społeczności. Nie ukrywam nawet, że na niektórych dosyć mocno mnie hejtowali, dlatego że ja cały czas szedłem restrykcyjnym modelem żywienia, bo dla mnie dieta jest zero-jedynkowa, jak przygotowanie do zawodów. Chcesz mieć wynik, rezygnujesz, szlifujesz podstawy, szlifujesz to, co najważniejsze. Ja, żeby być mistrzem Polski, do doskonałości doprowadziłem jedną technikę, potem drugą i nimi wygrywałem zawody. Nie koncentrowałem się na przyjemnościach, na innych rzeczach i to przyniosło efekty i takie założenie też wychodzi z mojego całego programu żywieniowego. No i oczywiście tłumy ludzi, przez to, że rosło mnóstwo informacji co do diety, no to tłumy ludzi generalnie mówiły, ale jak to jest, że ty tak musisz restrykcyjnie, a tu tyle jest fajnych przepisów. No i te przepisy doprowadzają do tego, że dzisiaj mierzymy się z potężną dezinformacją i naprawdę z dużymi problemami i wy jako podopieczni, ludzie stosujący tą dietę, chcecie mieć wszystko, chcecie mieć chleb ketogeniczny, chcecie mieć dużo rzeczy, a to się nie nadaje, moi drodzy, na odchudzanie w ogóle w żaden sposób, ponieważ robi to więcej szkody, nie odtruwacie się od pewnych podsmaków, wasze hormony dalej szaleją, pomimo że odstawiacie cukier, a zamieniacie go na słodziki, pijecie drinki na napojach zero cukru, to też przynosi wiele spustoszenia, stosujecie nabiały, nie wiedząc o tym, że ten nabiał podnosi poziom insuliny, nie spalacie, obniżacie metabolizm. Masę szkoleń na ten temat zrobiłem, masę warsztatów, do których też gorąco zachęcam, bo tam mocniej to tłumaczę. Możecie zajrzeć do mnie na moją platformę VOD i tam będziecie mogli się poruszać pomiędzy tymi informacjami, dziś tylko tak ogólnie. Natomiast do czego zmierzam? Dochodzi do takiej sytuacji, że wy to stosujecie i chcecie mieć efekty, których nie macie, to jest jedno, a drugie, bardzo często w tym tygodniu słyszałem właśnie, że dieta ketogeniczna jest bardzo droga, przyjeżdża do mnie osoba, która no, nie jest osobą, jest osobą, która jest na emeryturze, na rencie, nie ma tych pieniędzy za dużo i mówi, decyduje się na to, ale mówię, panie Grzegorzu, to jest taka droga dieta, ja mówię, jak panie jest droga? Bo ja już czytałem na ten temat, bo ja już słuchałem dużo na forach wypowiedzi lekarzy i ja wszystko już kupiłem i to jest drogie. Ja mówię, panie kochany, tu się jej niewielkie ilości mięsa, jajka, niewielkie ilości, bo nie jest dużo tych warzyw na początku, zwłaszcza przy cukrzycy, bo tam ta osoba akurat była z cukrzycą. Je się zieleninę, lekkie warzywa, oliwę, masło, smalec, wodę, rosół i to jest wszystko, co pan może kupić. To są naprawdę produkty przystępne i ta dieta wcale nie wychodzi drogo, tym bardziej się 2 razy dziennie.
No i ten człowiek łapie się za głowę i mówi: panie, to ja poczytałem, że tam trzeba te mąki pokupować, te sery, to wszystko, te słodziki ile kosztują, te wszystkie różnego rodzaju dodatki, które muszę zastosować, żeby sobie chleb ketogeniczny zrobić. No i teraz, ludzie kochani, sami się zastanówmy nad tym, czy to idzie w dobrym kierunku, bo dieta, zmiana nawyku żywieniowego ma zmienić zdrowie, ma pomóc, a nie utrudniać wszystkie rzeczy, a nie komplikować. I uważam osobiście, że marketing wokół tej diety to jest jedna wielka bzdura na kółkach i tylko tak naprawdę zamiast odtruwać się od cukru, od problemu, wyrównywać hormony, to wy stoicie cały czas obok. Są ludzie, którzy stoją obok tego i cały czas młudzą się, że będą mieli efekty, zamieniając, kurde, chleb na keto chleb, zamieniając ciasto na keto ciasto. Nie da się tego, kochani, osiągnąć, jeżeli się nie poświęcicie. I musicie to zrozumieć, to jest raz. Dwa, możecie jeszcze dużo, dużo nieciekawych rzeczy nawyrabiać właśnie i tutaj, że tak powiem, naprawdę masa rzeczy może być złych. Jasne, jeżeli macie ochotę po procesach redukcyjnych, gdzie naprawicie swoje zdrowie, jeżeli to jest wasza chęć i chcecie stosować takie różnego rodzaju rzeczy doraźnie, od czasu do czasu, wasza sprawa. Natomiast jak zrobicie dobrze dietę ketogeniczną i raz na zawsze pozbędziecie się tego, to uwierzcie mi, zapominacie o tego typu smakach i was już do tego nie ciągnie. Kiedy ja widzę na przykład na talerzu pyszną golonę albo fajnego tatara, a obok ktoś mi stawia nawet keto deser, to ja wiem, że ja pójdę w tego tatara i w tą golonkę, bo tamto mnie praktycznie w ogóle nie interesuje. Nie potrzebuję tego typu doznań, a od czasu do czasu jak zjem gorzką 90 czekolady, to już będzie w tym momencie zupełnie inaczej. Także zastanówcie się nad tym, bo jeżeli chcecie poważnie myśleć i zmieniać swoje nawyki żywieniowe, to zróbcie to w rozsądny sposób. Nie dajcie nabijać kieszeni ludziom, którzy na tym keto świecie robią tylko dobry biznes i nie rozumieją, że dieta, która ma pomóc w eliminowaniu problemów zdrowotnych czy nadwagi, to jest naprawdę poświęcenie i to już nie jest tylko dieta, to jest tak naprawdę eliminacja wielu rzeczy i często walka z samego podopiecznego, żeby po prostu tą walkę wygrać, to trzeba naprawdę odciąć się od wszystkiego bardzo, bardzo mocno, żeby mieć trzeźwość umysłu i żeby móc zdecydować, co tak naprawdę dalej można z tym zrobić, więc weźcie to sobie do serca. Oczywiście jak ktoś się z tym nie zgadza, nie musi, bo ja swoje zdrowie zreperowałem i reperuję zdrowie wielu ludzi, odchudzam wielu ludzi, wielu się da pomóc, są niektórzy, którym się nie da pomóc, którzy po prostu rezygnują, też tak może być, nie każdemu się da, ale jak jest tylko motywacja i chęć, to można wiele, wiele zrobić, tylko to wymaga poświęceń, a niestety czasami ciężko jest wyjść z tej strefy komfortu i to poświęcenie zrobić, także to z mojej strony na tyle, na dziś. Naprawdę nie dajcie się po prostu ponieść tym wszystkim super specyfikom, bo efektu nie będzie. A jak chcecie dalej się oszukiwać w jakiś sposób i funkcjonować w swoim keto świecie, no to jasne, każdego wybór. Tylko za kilka lat można sobie powiedzieć, kurde, mogłem zrobić coś więcej, a nie zrobiłem, bo jeszcze rządził mną posmak słodkiego, posmak słodzika, więc no do tego was zachęcam, bo po drugiej stronie lustra jest zupełnie inaczej. A żebyście jeszcze mogli rozumieć mocniej, jak to wszystko działa w organizmie, jak to funkcjonuje, to moi drodzy, zachęcam was do edukacji, a tą edukację wam oferuję w różnych sposobach, i to bezpłatnie, i to w niewielkich kosztach, gdzie możecie wyedukować się i te materiały mogą wam bardzo mocno udowodnić i pokazać, dlaczego moje stanowisko jest takie, bo za tym idzie doświadczenie kilku tysięcy ludzi, to za tym idą publikacje naukowe, za tym idzie współpraca z lekarzami, którzy zauważyli, jak na diecie, którą skomponowaliśmy, poprawia się zdrowie i wyniki badań, i za tym idą efekty, więc wszystko można, tylko po kolei i zdroworozsądkowo. Tym dzisiaj się dzielę, bo 7 lat poświęciłem, prawie 6,5 praktycznie się zbliża,
w konsultowaniu jeden na jeden i wiedza wiedzą, informacje informacjami, tego jest mnóstwo, ale doświadczenie, które nabyłem w gabinecie, jest bezcenne i jeżeli to doświadczenie może Ci pomóc, choćby tym wideo i zachęceniem Cię do dalszej edukacji i chcesz posłuchać, co ma do powiedzenia człowiek z praktyką, bo 1200, 300, 400, 500 osób rocznie to jest spora praktyka doświadczenia, wyzwań, niekiedy nawet bardzo dużych decyzji, które też trzeba było podjąć, nie do końca będąc pewnym, czy to faktycznie zadziała, no ale tak szczęśliwie się udało, że to doświadczenie przyniosło efekty i tymi efektami zachęcam Was i do dalszej pracy i motywacji nad sobą. Trzymajcie się, cześć!